Ewa Panaś, dzień dobry. Zapraszam na informacje z regionu. Budowa nowej siedziby krośnieńskiego MPGK. Był to budynek wybudowany w zasadzie tymczasowy i do dnia dzisiejszego w nim funkcjonujemy i pracujemy. Tworzenie karpackiej marki. Mamy już uporządkowaną całą tą kwestię idei marki, esencji marki, misji marki. Pomnik Adama Loreta w Jaśle. Bardzo zależy nam na tym, aby mieszkańcy Jasła mogli poznawać osoby związane z naszym miastem, które tutaj się urodziły, które tutaj uczęszczały do szkół albo pracowały na rzecz Jasła. Dyskutowali o rozwoju małego dziecka. Musimy zwracać na szeroki zakres rozwoju małego dziecka i wspomagać ten rozwój. Zaproszenie na krośnieński spektakl. Musical and opera to widowisko, które składa się z bardzo wielu elementów. W przyszłym roku rozpocznie się budowa nowej siedziby krośnieńskiego MPGK. Spółka na inwestycje chce przeznaczyć około 4 milionów złotych. O budowie nowej siedziby MPGK mówiło się już od wielu lat. Ten budynek powstał jeszcze w latach 70. Był to budynek wybudowany w zasadzie tymczasowy i do dnia dzisiejszego w nim funkcjonujemy i pracujemy. No, z uwagi na to, że też i ten budynek był za mały, obok jeszcze tego budynku mamy, można tak powiedzieć, nawet takie tymczasowe baraki, w których też pracują pracownicy, więc uporządkowanie tego stanu jest absolutnie konieczne. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie ogłosiło konkurs na opracowanie projektu budynku, w którym będzie mieścić się siedziba przedsiębiorstwa. Na konkurs przesłano 4 prace. Jesteśmy już po wyborze projektu. Wyciężyła koncepcja pana Zbigniewa Święcickiego. Nowy budynek powstanie tutaj w okolicy Fredry, przy ulicy Fredry. Szacunkowe koszty budynku to około 4 miliony złotych. Finalizacja budowy przewidziana jest na rok 2017. Budowa rozpocznie się w przyszłym roku. Często ryzykują własnym życiem, by zdążyć z pomocą na czas. Strażacy, bo o nich mowa, obchodzili swoje święto. Uroczystości odbyły się m.in. w Brzozowie. Podczas uroczystego apelu na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zasłużeni strażacy otrzymali odznaczenia państwowe, resortowe i awanse na wyższe stopnie służbowe. Srebrnym krzyżem zasługi został uhonorowany starszy brygadier Jan Schmidt, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie. Nam należy życzyć spokoju, żeby każdy obywatel naszego Podkarpacia i kraju dbał o swoje bezpieczeństwo i zawsze, kiedy przewidywał, co może się stać, kiedy jedzie samochodem, kiedy nie zapina pasów, kiedy zostawia ogień na przykład w domu i wtedy musimy interweniować i tych interwencji jest dużo i one są bardzo skomplikowane, coraz bardziej skomplikowane, stąd też chcielibyśmy, żeby mogliśmy się szkolić, ćwiczyć, testować nowy sprzęt. Wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska podziękowała strażakom za pełną poświęcenia służbę i nieustanną gotowość do niesienia pomocy w przypadku różnego rodzaju zagrożeń. Podkarpacki garnizon naprawdę jest służbą profesjonalnie przygotowaną, profesjonalnie doposażoną, a życzenia przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności, bezpiecznych akcji, aby każde zdarzenie, każda akcja, gdzie niosą pomoc osobom potrzebującym, była dla nich zakończona szczęśliwie. To jest najważniejsze. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska chce wyróżniać to, co najlepsze i charakterystyczne właśnie dla regionu Karpat, wprowadzając markę karpacką. Taki certyfikat mogłyby na przykład otrzymywać kozie sery prosto z podkarpackich gospodarstw czy wina z regionalnych winnic. Wdrożenie marki może przynieść korzyść. No i my tę korzyść chcemy też przynieść tutaj w Karpatach. Więc mamy po 3 lata, bo zaczęliśmy od 3 lat pracujemy region marką. Mamy już uporządkowaną całą tą kwestię idei marki, esencji marki, misji marki, mamy strategię, mamy dokumenty takie wstępne, mamy key visual, który jest takim przewodnikiem po tym, jak marka powinna wyglądać, jak jest wdrażana. Mamy przygotowany zestaw już różnego rodzaju narzędzi do tego, żeby można zacząć za chwilę mówić o marce jako o pewnym produkcie, o czymś, co pozwoli, i to jest taki cel strategiczny, długofalowy oczywiście,
wygrać w głowach turysty klienta europejskiego. Tak? Zależy nam na, nie wiem, hotelach, restauracjach, no tych, którzy mają w jakiś sposób wprowadzone już te elementy karpackie. To jest kwestia do negocjacji z każdym z partnerów. Nie robimy też zaciągu takiego leninowskiego, że wszystkich chcemy mieć nie naraz. Wiemy, że tak naprawdę musimy wypracować sobie i pracować jakby na początku z niewielką grupą, która potem będzie się jakby rozszerzać, nie? Która będzie pracować też na przyszłość. Także pod tym kątem to jest dopiero początek drogi. I teraz, tak jak mówię, do końca czerwca chcemy już jeszcze zweryfikować tą grupę, spotkać się pewnie w czerwcu już z tymi ludźmi, z właścicielami, nie wiem, z zarządzającymi i tak dalej. I potem pracować już dalej nad tą wspólną promocją, nad dostosowywaniem pewnych serwisów, pewnych elementów do strategii marki. Najlepsze regionalne produkty mają szansę na to, aby zdobyć znak rozpoznawczy, certyfikat albo rodzaj godła promocyjnego Karpacka Marka. W Parku Miejskim w Jaśle odsłonięto pomnik Adama Loreta, pierwszego naczelnego dyrektora utworzonych w okresie międzywojennym Lasów Państwowych. Adam Loret urodził się w 1884 roku w Jaśle. Jest autorem nowatorskich reguł zarządzania lasami państwowymi, które są stosowane do dziś. Konsekwentnie prowadził politykę limitowania pozyskiwania drewna i ochrony zasobów przyrodniczych. To Adam Loret sformułował te podstawowe tezy, które dzisiaj są tak ważne dla leśnictwa, czyli wielofunkcyjność gospodarki leśnej, która jest słowem kluczem do tego, że las to nie tylko produkcja drewna, ale to przede wszystkim bezpieczeństwo ekologiczne. Odsłonięcia popiersia Loreta dokonali przedstawiciele Społecznego Komitetu Upamiętnienia tego zasłużonego jaślanina, samorządowcy i leśnicy. Bardzo zależy nam na tym, aby mieszkańcy Jasła mogli poznawać osoby związane z naszym miastem, które tutaj się urodziły, które tutaj uczęszczały do szkół albo pracowały na rzecz Jasła. Akurat taką postacią jest Adam Loret, pierwszy naczelny dyrektor Lasów Państwowych. A tym bardziej to miłe, że właśnie z okazji 650-lecia miasta Jasła, czy też przy tej okazji odsłaniamy jego pomnik. Mam nadzieję, że pozwoli to bliżej poznać mieszkańcom Jasła tą postać. Uroczystościom towarzyszył piknik edukacyjny. Lasy są otwarte dla ludzi, dla turystyki. Chcemy to w sposób, w formie zabawy skierowanej dla dzieci, dla młodzieży, pokazać, że las to nie tylko drewno, ale to są piękne tereny, które nas otaczają, świeże powietrze, miejsca wypoczynku, miejsca rekreacji, spotkań. Mieszkańcom Jasła leśnicy rozdawali sadzonki dębów. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie eksperci rozmawiali o wspomaganiu rozwoju małego dziecka. Podkreślano, jak ważna jest współpraca przedszkola, szkoły i rodziców. Dążenie do dialogu jest rzeczą niezwykle ważną, ponieważ to są dwa podstawowe środowiska, które absolutnie nie powinny ze sobą konkurować, rywalizować i prześcigać się w tym, kto jest bardziej odpowiedzialny z punktu widzenia wychowawczego, ale powinny być podmiotami, które zmierzają w kierunku dialogu i wzajemnego zrozumienia. Okres życia małego dziecka do 6 lat to najważniejszy czas, w którym kształtowane są jego postawy. Postawa społeczna, postawa psychologiczna, rozwija się logopedycznie. Także tutaj musimy zwracać na szeroki zakres rozwoju małego dziecka i wspomagać ten rozwój. Ten fundament dziecka właśnie to jest od narodzin do tego czasu, można powiedzieć, gdzie nawet ta edukacja sformalizowana ma swoje początki. I o tym mówią wszyscy i o tym wszyscy wiemy, ale też wiemy, że jest to proces bardzo trudny, złożony i czasochłonny. A więc dlatego chyba warto się nim zajmować, tak, między innymi w takich aspektach konferencji dydaktycznych. Celem konferencji było przede wszystkim popularyzowanie specjalistycznej wiedzy na temat mechanizmów rozwoju małego dziecka w aspekcie psychologicznym, pedagogicznym, logopedycznym i środowiskowym. Będą liczne koncerty, zawody i pokazy. Słowem, świetna zabawa. 21 maja w Krośnie startują juwenalia. Natomiast rzeszowscy żacy swoje święto mają już za sobą. Oto jak się bawili. Yeah.
korowodem z rynku do miasteczka Politechniki Rzeszowskiej rozpoczęły się 22. Rzeszowskie Juwenalia. Wcześniej studenci otrzymali klucze do bramy miasta. I żeby młodzież się dobrze bawiła, i żeby była młodzież zadowolona, i żeby kolejni studenci przychodzili do nas, do naszego miasta, bo studenci to ludzie, którzy upiększają miasta i niech planują bezwzględnie skończenie studiów i właśnie mieszkanie w mieście Rzeszowie. Studenci to nasza duma. W Juwenaliach Rzeszowskich jest najlepsze to, że są w Rzeszowie. Południe, południowy wschód Polski bawi się najlepiej. Aczkolwiek jest to czas taki jakby oddechu przed sesją, podczas którego studenci troszkę odregulowują swoje nerwy, mają troszkę luzu, poznają fajnych ludzi, no i mają całe miasto dla siebie, więc co chcieć więcej? Co jest najlepsze w Juwenaliach? No, wolność, impreza, no i 3 dni wolnego. Pierwszy raz byliśmy przybrani za eleganckich chłopaków, drugi raz za Rzymian. A w tym roku postanowiliśmy już pojechać na grubo i... Jesteśmy studentami mechaniki, to wiemy jak obrabiać stal, więc wszystko to jest ręcznie zrobione przez nas. Wykute, przewalcowane, nic kupionego. Jedyny co kupiony to jest ten otwieracz. Na terenie miasteczka akademickiego Politechniki Rzeszowskiej rozmieszczone były specjalne namioty, w których można było bawić się w rytm muzyki alternatywnej. Oczywiście nie zabrakło również koncertów, a do Rzeszowa przyjechały same gwiazdy. Podczas tegorocznej edycji Święta Żaków na głównej scenie zagrało 14 zespołów, m.in. Happy Set i Kult. Juwenalia zorganizowały 4 rzeszowskie uczelnie: Politechnika Rzeszowska, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji oraz Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna. Na scenie Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie premiera spektaklu Musical and Opera. Będzie to koncert charytatywny. Musical and Opera to widowisko, które składa się z bardzo wielu elementów. Już od samego początku planowania takiego przedsięwzięcia trzeba myśleć o wielu, wielu, wielu aspektach. Wszystko zaczyna się od samego początku, od doboru repertuaru. Tutaj każdy z nas ma coś innego do zaproponowania. Pojawią się różne hity musicalowe, ale także hity to już może słowo nieodpowiednie, ale arie operowe. Tworząc musical and opera, mieliśmy jeden cel: przenieść widza w świat tych oper i tych musicali, które przedstawiamy. Stworzyliśmy specjalną narracyjną historię, która
opiera się na współczesnych problemach świata. Bardzo bym chciała, żeby podczas wykonywania przeze mnie utworów widz poczuł każde emocje wychodzące z danego utworu, poprzez smutek, miłość. Sprawimy, że będzie to naprawdę niezwykłe widowisko. W tym serwisie to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.